Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty, deszczowa jesienna aura, no niestety, kurczę, czemu musi padać? No nic, w każdym razie mamy jesienną aurę, strasznie mi to nie odpowiada, dlatego biwakujemy w dziczy, że tak to powiem. O proszę i słoneczko i jak pięknie i jak milutko. Moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie troszeczkę inny. Konkretnie mówiąc, chciałbym zrobić coś, co wpadło mi do głowy podczas, tak na dobrą sprawę, grania w Wiedźmina. Chciałbym... O kurde, tu są dwa questy aż. Chciałbym... Czekaj, sprawdzić jeszcze przede wszystkim, czy mamy coś takiego jak... pasza dla zwierząt. Czy jesteśmy posiadaczami takiego cuda jak pasza dla zwierząt, proszę ja ciebie. Pasza dla zwierząt, 73. Tak, jesteśmy posiadaczami czegoś takiego. Dlatego też, wracamy do naszej osady, zrzucimy tę paszę dla zwierząt. Kurczę, już się wystraszyłem, że się wykopyrtnę. Wiem, plan był nieco inny, aczkolwiek, no myślę, że jak najbardziej warto będzie spróbować zrobić to, co wpadło mi do głowy i mam nadzieję, że się uda to przede wszystkim zrobić. Generalnie ten odcinek będzie poświęcony troszeczkę takiemu... Może nie tyle upiększaniu, co po prostu rozbudowie tej osady górniczej, która znajduje się tutaj. Tu. Trochę ukryta, troszeczkę niby na widoku, ale kurczę, no nie do końca. W każdym razie wpadłem sobie na świetny pomysł, żeby zrobić takie coś. Czy ja tu słyszę dziecko? Ach, no tak, przecież ja tu ludzi wprowadziłem. No tak, to wiele wyjaśnia. To może świadczyć o tym, dlaczego słyszę tutaj dziecko. Gdzieś płaczące, kurczę. W każdym razie, musimy umieścić gdzieś tutaj magazyn. Nie wiem jeszcze do końca gdzie, ale gdzieś to trzeba będzie zrobić. I zanim to zrobimy, to jeszcze chciałbym się cofnąć do naszego miasta. W celu umieszczenia tam paszy dla zwierząt. Bo niestety zwierzęta nam głodują. Raczej wolimy tego uniknąć. Czy jadę w dobrym kierunku? Tak, oczywiście, że tak. No. I tak sobie wymyśliłem, że moglibyśmy zrobić taką osadę, że tak powiem, krasnoludów. Coś takiego. Taką osadę wielką górniczą, która notabene będzie taka ciężka, będzie przemysłowa i wszystko, co jest z tym związane. Dlatego też trzeba będzie usunąć stąd kuźnię. Warsztat może niech zostanie, ale kuźnię na pewno chciałbym stąd usunąć i wrzucić obie kuźnie tam, właśnie w tamtej osadzie. Tak to przynajmniej widzę. I dodatkowo chciałbym zbudować tam takie wielkie ognisko, które zaraz pokażę wam, w jaki sposób chciałbym zmontować. Ale najpierw zróbmy to, co jest ważniejsze, czyli dorzućmy na pewno żarcie dla zwierząt. I powiedz mi proszę ja ciebie, czego nam tu jeszcze brakuje. Tu niczego. To, że w stodole kogoś nie ma do pracy, to wiemy. Produkcja tu. Tu czegoś brakuje. Brakuje surowców, ale na co? Aha, brakuje patyków. No tu? Podejrzewam, że też. Mamy jakieś patyki? Coś tam się znajdzie, proszę bardzo. I twórzcie sobie dalej. A my w tym czasie, no tak jak mówię, chciałbym wykorzystać ten moment. I pójdziemy się troszeczkę bawić, że tak powiem, w upiększanie. Bo mówicie przede wszystkim, że kurczę, nie rozwijam tej osady i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie kurczę, no nie ma co się oszukiwać. Jest troszeczkę utrudnień w postaci tego, że właśnie te zwierzaki mają więcej życia, że bandziory mają więcej życia. No i przede wszystkim pieniądze, jakie są potrzebne na podatki, też zostały zwiększone, żeby nie było za łatwo. To jest jedna z takich rzeczy. A druga rzecz to, że no, nie ma tu ciśnienia na tą rozgrywkę, tak? To jest sezon, którym generalnie chce się bawić, chce troszeczkę, że tak powiem... O!
rozwijać w wolniejszym tempie tę osadę, żeby się nie spieszyć, nie spinać jakoś szczególnie bardzo. No bo kurczę, po co? Tak na dobrą sprawę, kto nas goni? W każdym razie, tak. Jesteśmy już tutaj, więc możemy zrobić to, co planuję. Otóż chciałbym postawić tu beczkę na środku. Tak. I teraz tak, chciałbym... No kurde, nie gadaj, że znowu czegoś wam brakuje. Czego wam znowu brakuje? Bo już widzę, że czegoś tam nie ma. Rolnictwo, proszę ja ciebie. Czego wam brakuje? Torby nie ma. Ajajajajaj. No i kurczę, nie zrobię tego, co chciałem zrobić, no. No nie ma takiej możliwości, kurczę. Nie dadzą mi, no. Podjedziemy jeszcze tu, proszę ja ciebie. Nie, tutaj. Tu zostawimy właśnie coś takiego, że niech będzie ten warsztat, nie ma problemu. Kuźnię przeniesiemy. To się zniszczy, bo to niepotrzebne jest tutaj. No ale w każdym razie chciałbym tutaj zostawić właśnie taki region, gdzie po prostu będą mieszkania. Rezygnuję z pomysłu, jakoby tutaj miało być, że tak powiem, takie centrum przemysłowe. Centrum przemysłowe właśnie zrobimy tam. A tu właśnie zrobimy tak, że damy mieszkania. No i ewentualnie jakieś sklepiki. Coś takiego. Takie mini targowisko. Coś w ten deseń. W środku miasta oczywiście. Miasta. Dajmy tak. 30 lnianych nici powinno wystarczyć. Nie, czekaj, wróć. Wszystko musimy przerobić na lniane nici. Pomyliło mi się z tkaninami. No, dajesz, kręcisz tym wałkiem, panie. Dziękować. Przerób w takim razie tak. Z30. I myślę, że tak 15 worków jak wytworzymy, to przynajmniej do kolejnego lata wytrzymają. Dziękować. Tak, dziękować. Worki, proszę ja ciebie, to nie tutaj były, to tutaj były, tak. Prosty worek. Aha, bo to skóra jeszcze jest potrzebna. No dobra, trudno, będzie 8. Nie musi być aż 30 czy 15. 8 też dobrze. Dziękuję ci bardzo. Jeżeli chodzi o wytworzenie innych ubranek, które pójdą na handel, to tam z czasem się coś zrobi. Choróbcik, dawaj tutaj. Budę z kebabem trzeba będzie jeszcze jedną zrobić. Tam już przy kopalni, myślę. Taką jadłodajnię, coś w ten deseń. Czekaj, bo to będzie w broni chyba, nie? Tak. To będzie jako broń traktowane już. Gnój. No i to tyle. No i spoczko. Spoczko, foczko. No nie gadaj, że to nie tego wam brakowało. A czego? Brak narzędzi. To czego wam, kurczę, brakuje? Kamienny sierp, no jest. Kapucha, nawóz. Czekaj, bo może być problem. No. I to całkiem duży, kurczę, problem może być. Weź mi daj tę kapustę. To czekaj, od razu daj całą kapustę. Będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. Czekaj. Daj mi to od razu. Surowe mięso też mi daj, proszę ja ciebie. No i co? No i kurczę, trzeba będzie gulasze potworzyć, czy zupy kremowe, czy cokolwiek takiego. Tylko potrzebne będą jeszcze miski. Których pewnie oczywiście już nie ma. A nie są. Dobra. Fałszywy alarm. No co tam, Róbcik?
Kocioł, proszę ja ciebie, wytwórz, tak, wytwórz wszystkie, które jesteśmy w stanie. I resztę kapusty myślę, że możemy nawet przehandlować. Niech sobie tam zarabia sklepik na tym. Dziękować. No to czego? Aha, no i widzisz, już wszystko jest okej. Kurde, no ale... Właśnie, no i tu jest problem. Bo choćbym chciał to zrobić tak, że tutaj to zostawię tę kapustę, no to kurde, nie mogę. Czekaj. Chyba, żebyśmy wrzucili... Ile tego wyjdzie? 900 kg, no właśnie. To co tu jest takie ciężkie jeszcze? Nie no, ta sama kapusta jest tyle taka ciężka. Dobra, to daj mi tą. Niech sobie będzie. Zarządzanie, proszę ja ciebie. Usługi, stragan z żywnością. No. Chociaż nie, wiesz co? Zmienię rodzaj towarów na żywność. Powiedz mi, ile kapuchy sprzedasz dziennie? No i dobra, i spróbujmy... Kurde, całkiem sporo, powiem szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Co tu jeszcze możemy przehandlować ewentualnie? Zupy kremowe? No i dobra tam. Powinni sobie już dać radę. Wracajmy do tego, co kurczę próbuję zrobić od samego początku, tylko że się wbiłem znowu w drzewo. Proszę ja ciebie. Czekaj. Tutaj przecież drogi nie ma, to gdzie ja... O matko i córko, 3 razy przejechałem i ani razu w nic nie uderzyłem. Teraz przejechałem i wszystkie drzewa po kolei. No kurde no! Rupert, żyjesz? Mordo, sorry. To nie moja wina. To były sekundy. Panie, kto to drzewo tu zasadził? Dobra. I teraz tak. Żeby mieć lepszą widoczność, nie wiem o co chodzi, czemu oni tak idą dziwnie. Żeby mieć lepszą widoczność, chciałbym odpalić sobie ten widok. Chciałbym wyrzucić tak jedną kłodę. Tak. I mówicie, że... Ten... sposób jednak będzie lepiej. No nie. To mi się nie uda zrobić tak, jak myślałem. Chyba, że kurczę, zamiast tego to bym deski położył. Nie no, pochodni to nie chcę. Chcę na pewno to. Cyk. Bo tak sobie wymyśliłem, że kurde... Że chciałbym mieć takie wielkie ognisko właśnie. Wiadomo, że to wszystko by się tutaj, kurczę, nie spaliło. Ale wyglądałoby świetnie, tak sobie wymyśliłem przynajmniej. No i widzę, że to już nie spełnia moich oczekiwań. No, no, albo sobie zrobię krzywdę, albo komuś. Tą deską. Czekaj, jak to mogę? Gościu nie chce. Chociaż dobra, niech będzie w tą stronę też może być. No szkurde no.
Dobra. Okej. No weź się obróć. No, jak ja mam to obrócić? No... Dobra, nieważne. Nie było tematu. Chyba, że faktycznie bym zrobił tak, że dałbym sobie taką deseczkę tu. Tak, o. No, no, no. Już tam nie przesadzaj z tą deską. Dobra. Tak, o. Trochę wyżej. Dobra, niech będzie coś takiego. Ta kłoda jest kurde za duża. Jakby była mniejsza, to byłoby lepiej troszeczkę. Nie no, no Jezu. Ostatnie podejście, jak się nie uda, to trudno. Zostawiam to. Bo pomysł był. Gdzieś tam w Wiedźminie widziałem takie wielkie ognisko, które mi się bardzo spodobało. Stwierdziłem, że chciałbym mieć takie w osadzie. Ale niestety... To zupełnie inne wymiary są, jeżeli chodzi o deski i kłody i wszystko inne. Dobra. O Jezu, dlaczego to wszystko się tak przewraca? Kurde, to się wywróciło, a wygląda... Nawet w sumie chyba okej. Ok. Tak. To żeby to w miarę jeszcze sensownie wyglądało, to jedną deskę tu rzucimy. No, powiedzmy. Dobra, ja zapiszę grę. I jak to będzie wyglądało, jeżeli ja rozpalę te wszystkie ogniska? Wiadomo, że nocą to będzie najlepiej widać.
No i kurczę, te stoły na bank by się też spaliły, ale generalnie myślę, że jest całkiem okej. Mam nadzieję, że wam również się podoba. Ej, w każdym razie... Mamy dwa domki, także już jest okej. Numer 6, proszę ja ciebie. Jak z tym młotkiem stoimy? No słabo bym powiedział nawet. Z tym też wcale nie lepiej, dlatego nie zrobimy żadnego innego, bo nie mamy patyków. Daj patyki, proszę ja ciebie. Chciałem patyczki. Dziękuję bardzo. Dobra. Spójrz jeszcze jeden młotek. I spróbujmy postawić jakąś chałupę. Myślę, że domek to na pewno. No i kurczę, przydałoby się jeszcze... Na pewno magazyn. Tylko, że kurde, magazyn jest olbrzymi. Magazyn... Boże, ona tam buczy coś... Znaczy ja wiem, że ona nuci, ale generalnie... Please, don't. Nie no. Magazyn na pewno trzeba będzie postawić. Myślę nawet, żeby tutaj... Kurde, nie ta strona. Myślę, że nawet magazyn żywności byłby spoko. Wszystko jedno tak naprawdę, gdzie go postawimy, bo najważniejsze jest to, żeby w ogóle zwiększyć właśnie... Zwiększyć limity, jeżeli chodzi o żywność. No, bo sami widzieliście, ile tej kapusty tam wchodziło. Co z kolei skutkowało tym, że nie byliśmy w stanie postawić. Nie byliśmy, kurczę, w stanie postawić tego. A czy postawić? Zbierać większej ilości żywności. No i tu już jest problem. I to olbrzymi, że tak powiem nawet. Nie boję się tego słowa. Olbrzymi to jest problem. Dlatego warto się czym prędzej tym zainteresować. I to też uczynimy, myślę. Wydaje mi się, że tu będzie całkiem fajne miejsce na magazyn. Za tym domem zaraz. Studnie na pewno trzeba będzie jeszcze jedną postawić. Studnie, myślę. Dużo tego młotka jeszcze zostało? Na luzie. Cyk. Weź odpocznij. Tak myślę, że tu magazyn na żywność. Tu magazyn na żywność. Tu byśmy zostawili taką przestrzeń wolną właśnie z uwagi na to, że tam jest droga do tego. Do kopalni. Na górze byśmy zrobili żarcie. No kurczę, myślę, że całkiem przyjemnie by to mogło wyglądać. Buduj, buduj, bracimirze. Niczym się nie przejmuj. Cyku, pyku. Dobra, jest. Chałupa stoi, także nie ma źle. Magazyn żywności. Tu na pewno nie wejdzie, bo tu jest ta droga, która teoretycznie nie istnieje, ale no spróbować można. Magazyny. Kurde, w sumie. To jest magazyn żywności trzeciego poziomu już. To kurczę, równie dobrze tamten możemy jeszcze ulepszyć. Czemu ja tego nie zrobiłem do tej pory? Proszę bardzo. I co się chichrasz? No, także tak jak mówię, to jest odcinek bardziej taki skupiający się na tym, żeby rozwinąć tę osadę tutaj. Także jeżeli komuś to jakoś tak szczególnie bardzo przeszkadza, to może sobie przeskipować, że tak powiem, ten odcinek i wrócić do jakiegoś, który już został dodany.
wcześniej, a którego nie obejrzał, serdecznie polecam Wieśka Trójkę oraz Red Dead Redemption, który w końcu się pojawił, w końcu udało się go odpalić. Bardzo jestem z tego tytułu zadowolony. Zbieram patyczki, żeby stworzyć jeszcze jeden młotek, bo wiem, że ten się zaraz skończy. Może tartak jeszcze jeden byśmy tu postawili gdzieś? Też nie takie głupie, myślę. O rzesz, kurczę, nie spodziewałem się tego. No dziadostwo, no. No buduj, buduj. Nie przeszkadzaj sobie. Kurde, zaraz zacznie kłód brakować. Co z kolei oznacza, że mamy dwa wyjścia. Albo się cofnąć i zebrać jakieś kłody, które do tej pory udało się gdzieś tam pościnać przez naszych drwali. No albo samemu zająć się karczowaniem lasu, który znajduje się nieopodal, a który i tak prędzej czy później trzeba będzie wykarczować. I tu mam na myśli między innymi właśnie ten region tutaj oraz to, co ewentualnie znajduje się gdzieś tu. Bądź spróbujmy pójść tutaj jeszcze właśnie. Ciekawe, co tam będzie. Czy w ogóle coś tam będzie? Pyk. Powiedz mi, czy mamy coś do żorcia? Nic. Świetnie. Zżremy sobie kapustę w takim razie. Kapustą się napchamy, będzie super. Dobra, jest. Powiedz mi, ile mamy teraz? 3000, jeżeli chodzi o żywność. Czy też bardziej o pojemność żywności. No kurde, no nie wygląda to wcale najgorzej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj jako taki hasiok. Tutaj kłoda jakaś, tutaj coś. No wygląda to całkiem przyjemnie, myślę. Dobra, trzy domki to magazyn na zasoby, kurde. No jak gdzie bym go mógł postawić? No ewentualnie gdzieś tu, kurczę, no. Tu go nie postawię. Zbyt nierówny teren. Tu też mi się nie wydaje, nawet by się nie zmieścił najprawdopodobniej. Także możemy sobie już go darować. Kurde. No dobra, a co znajduje się, moi drodzy, tutaj? Czekaj, ja zapiszę grę, żeby go nie stracić przypadkiem, w razie jakby mi się zdarzyło gdzieś tu wykopytnąć. Tak myślałem, że ta tekstura zepsuta to oznacza właśnie, że to już jest koniec. Okej. A co, jakbyśmy tutaj wykarczowali to miejsce tu i tu w ogóle oślarnię zrobili. Oślarnia, dobrze. Że wiecie, że niby, kurczę, te osły są hodowane po to, żeby właśnie w kopalni pomagały. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie. Nie wiem, czy ludzie często używali właśnie osłów, czy może... Wiadomo, że konie pociągowe to jednak konie pociągowe są.
No ale nadal wydaje mi się, że... Spokojnie tam. Wydaje mi się, że osły to też chyba były dosyć używane. Dobra, zbieraj te kłody. Bardzo ładnie. I pewnie się okaże, że jest, kurczę, nierówny teren i dziękujemy, dobranoc. Czy mamy łopatę? Mamy, pod ósemeczką, bardzo mnie to cieszy. Dawaj jeszcze to, dawaj jeszcze to. Nawet myślę, żeby specjalnie zostawić kilka takich pniaków. Żeby to faktycznie udawało, że no pionierzy dopiero co się wprowadzili. I kurczę, starają się przystosować tę dolinę do tego, żeby się tu budować. Czekaj, czy to wystarczy? To wystarczy na to, żeby postawić w ogóle, kurczę, ten magazyn. O kurde, wystarczy, ty, patrz. No i sztos. Ja myślę, że jak najbardziej to jest spoko. Daj mi ten drewniany młotek, gdzie my go mamy tutaj. Dobra, zawsze to trochę jaśniej będzie. Pyk, pyk, pyk. Mam nadzieję, że wystarczy materiałów. Chyba, że to właśnie na górze zrobimy, kurde, kuźnie wszystkie i tak dalej. Też brzmi jak pomysł. Jak fundament, przecież to dach był. Zabraknie. No. Trzeba będzie ściąć jeszcze kilka drzew. Dobra. To w takim razie nie ma co kombinować. Dlaczego te ogniska są zgaszone? Wstań z tego, no co ty? Ja tu chciałem, żebyś ty położył się spać, chłopie. Powiedz mi, czy ktoś tu śpi? Ktoś tu mieszka? Nie? Super. Dziękować. No to zetnijmy sobie jeszcze te trzy drzewa. Się zamachnął, kurde, trafił w coś. To tam chłopak sobie już siedzi, co prawda sam. Ale to wszystko dlatego, że to jest pracownik, który, kurczę, potrzebuje. To jest introwertyk, o. Dlatego mieszka tutaj sam. Chyba, że to on mieszka z małżonką tutaj. No, no nieważne, no nieważne, nieważne. To nie jest najważniejszy element tego. Dobra, daj mi to, daj mi to. O, widzisz. Nie, no bez przesady. W tym tempie to my tego nie wybudujemy. Ile, kurczę, ja muszę jeszcze takich... Jeszcze młotek mi się zarazy psuje. Standardowo, co by za lekko nie było.
Ile tego tu jest? 1, 2, 3, 4. O, tak se myślę. 20 kłód. Jakoś tak. Coś koło 20. Siema. Jak tam ci się mieszka? Kurde, jaki głośny dźwięk. A jaki ładny. Wiem, że już jakiś czas minął na dobrą sprawę, odkąd oni wprowadzili te ulepszenia dźwięków, ale kurczę, no nie mogę się nacieszyć po prostu, no. Naprawdę, naprawdę uroczo to brzmi. Ach, tutaj jeszcze jest. No żartujesz sobie. Patrz to. Ile braknie? No dwóch. No dosłownie dwóch. No masakra jakaś. Uwaga, bo leci. Jeden, dwa. Cyk. No i mamy magazyn. Bardzo mnie to cieszy. Daj mi proszę ja ciebie kłody, dziękuję ci bardzo. I już jest lepiej, już można budować dalej. Mamy coś do picia? Mamy. Dobra. No to teraz tak się zaczynam zastanawiać, dobra, skoro mamy to, mamy to. Ja myślę, że moglibyśmy usunąć stąd te trzy drzewa. Wstawić tu jeszcze jeden dom. Może nie tu konkretnie, ale tak tu. Daj, daj. Ja, patyki to mi niepotrzebne są. Daj mi proszę ja ciebie łopatę. Wykopmy te pniaczki. Czekaj, bo były trzy. No właśnie. Tutaj ten domek wejdzie? Na luziku. Już? Już. Dziękuję. Myślę, że tego rzemieślnika odpowiedzialnego za kuźnię właśnie tu przeprowadzimy. Dzięki czemu... Czekaj, wiesz co? Dajmy tu okno, tu damy drzwi. I w tamtym kierunku właśnie zrobimy ewentualną kuźnię. Albo nie, tu zrobimy kuźnię. O! Czekaj, to to usuniemy stąd. A tu damy drzwi. I tu damy kuźnię. Myślę, że tak to zrobimy. Czekaj. Ten dach. Dekoracji to my jeszcze nie dajemy. Przynajmniej nie do cudzego domu, no wiadomo, najpierw my, potem oni. Nie,
Nie ma co się oszukiwać, no. Pan sołtys najważniejszy w mieście, musi mieć najlepszy dom. Cyk, cyk, cyk. I idzie ta budowa. Kurczę, jak się te perki włączy, to tak naprawdę chwila, moment, żeby postawić jakiś dom. Czy cokolwiek tak ma dobrą sprawę. No i przede wszystkim możliwość noszenia tych kolosalnych, kosmicznych, wręcz nieograniczonych ilości drewna, kamienia i tak dalej. To też znacząco ułatwia całą rozgrywkę i tutaj się nie ma co oszukiwać. Bo bez tego znowu bym musiał kombinować czymś na zasadzie na konia zrzucić, przyjechać, zrzucić to na miejsce budowy, wrócić, przenieść przez konia i tak dalej, i tak dalej. Także no, trochę roboty by było, tu nie ma co się oszukiwać. Dlatego też cieszę się, że jest ta możliwość wyłączenia tego. Dobra, no to tak. Tu z wejścia trzeba wyrzucić tą kłodę. To. Na pewno to. To. No i co? Próbujemy tutaj postawić kuźnię, nie? Produkcja, proszę ja ciebie. Produkcja, kuźnia. No i nie wygląda to, kurczę, źle. Czy tak? To może nie, ale może bardziej... Może tak? No. Myślę, że też całkiem spoko wyglądać będzie. Tam się jakieś drzewo z czasem zacznie przebijać przez dach. Nie pamiętam, ile sezonów trzeba czekać, żeby drzewo odrosło, ale kilka na pewno. Tu jest ok. A trzeba będzie jeszcze pojechać i kurczę pousuwać tamte kuźnie. No dobra. To teraz myślę, że moglibyśmy zrobić tak. Tutaj dróżką połączyć z tym miejscem. Z uwagi na to, że to będzie tak jakby przynależeć do tego budynku, bo tu będzie ten chłopak pracował, to możemy to sobie ogarnąć takim płotkiem. No i teraz tak. Tu damy płotek też. Damy. Tak. Teraz damy wejście tu. Okej. I dorzucimy płotek tu. No weź. Pozwól mi no. Dobra. Ile mamy patyków? To drzewko też zabierzemy. Co się tam chichrasz? Skąd my tyle patyków w ogóle mamy? Aha, dobra, z tych ściętych drzew. Weź mi daj jeszcze patyk. A chcę tak zrobić, żeby tutaj jeszcze od razu wrzucić właśnie jakieś takie kłody, jakieś takie pierdółki, patyki, niepatyki i tego typu rzeczy. Żeby to po prostu ładnie wyglądało.
Dobra, dobra, tutaj tak. Niby teren prywatny, niby coś tam. Wiecie, o co chodzi. Dobra. No i teraz to jakoś tu upiększyć, tak? No myślę, że na pewno beczka. Damy tu jedną, tu drugą. No, wywalić jej się nie da, niestety. Dlatego no na pewno trzeba będzie zrobić stojak. Stojak w postaci włóczni drewnianych, bo nie mam innego pomysłu na to w ogóle. Pod piątką jest, dobra. To wykorzystamy od razu to drzewo. Myślę. Tylko kurde jak. Tak myślę, w jaki sposób by kurczę można było... No i... Idzie ta drewniana włócznia, przepraszam. Okej. Okay. No to inaczej to zrobimy. Czekaj, to tu jak wyrzucimy drewno... O! Nawet spoko. Czekaj, nie w tą stronę. Tu. No. I tak będzie leżało. Tu o płot trochę oprzemy, tutaj trochę o to. Myślę, że będzie spoko. Okej. Okay. Aha, nie mogę podejść. Odblokuj postać, tak. Dobra. Tu będzie takie coś. I myślę, że jeszcze z uwagi na to, że... Warto byłoby zrobić taki hasiok na kamienie. Chyba, że mamy kosz. Mamy wiklinową skrzynię, dobra. To do niej wrzucimy trochę kamieni. Albo kurde, zamiast kamieni, właśnie rudę cyny. Mamy coś jeszcze? Sztabkę brązu. Co my tam jeszcze mamy? Sztaby miedzi. Dajmy jeszcze tu. I kilka kamyków. Chyba, że czekaj, bo ja pamiętam, jak kiedyś ktoś pokazywał, że można zrobić bardzo fajny taki hasioczek. Na kamienie. Czekaj, tylko nie tak. Jak on to kurde robił? Dobra. Okej. No niektóre włócznie... bo to z uwagi na to, że się kończy im żywotność, one się tak psują śmiesznie.
Dobra. Myślę, że jeszcze tu. Nie w tą stronę. No weź. O. No i teraz tak. No i myślę, że chyba takie coś możemy zostawić. Kurde, czekaj. No, żeś to drzewo mi przeszkadza, no. O. No kurde, no wygląda fenomenalnie. Taki hasiok z kamieniami. A ja się znowu... Znowu się zbugowałem. Nie wiem dlaczego. W każdym razie. Myślę, że kurcze, nie wygląda to najgorzej. Możemy tutaj ławeczkę nawet jeszcze walnąć. Nie stół, ławeczkę chciałem. Tak. Tyk. Możemy dać nawet ognisko jakieś. Albo nie, tą balię z wodą. To balię damy gdzieś... Tu? No, myślę, że tak. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Damy radę tu jakieś... Nie no, kwiatów to my tu nie posadzimy. Moglibyśmy ewentualnie zrobić tak, że damy tu skrzynkę. Okej. I na skrzynce byśmy mogli ewentualnie postawić jakieś gliniane wazony i tego typu rzeczy, ale nie mamy żadnych takich lepszych przedmiotów, typu kwiatów już gotowych. Więc postawmy to na razie tak. No i się dzban wywalił. Dawaj jeszcze raz. O, fantastycznie. No dobra, to jest gotowe, to jest gotowe. No to tak jak mówiłem, jeszcze wypadałoby zrobić jakąś tawernę albo cokolwiek, co na razie miałoby przypominać tawernę. I myślę, że chyba najlepszym miejscem na to będzie to. Produkcja, proszę ja ciebie. Niech będzie kuchnia nawet pierwszego poziomu. Czyli te drzewa musiałbym stąd usunąć. No dobra, nie ma problemu. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, dajcie znać, co jeszcze można by tu było umieścić. Trzymajcie się i życzę wam przyjemnego dnia. Hej!